Bo do spełnienia są potrzebne przynajmniej dwa warunki, które znam. To jest ta relacja, o której wspomniałam, relacja osobista, nie na zasadzie chodzenia na godzinę do kościołu, słuchania tego, co ktoś powie i wychodzenia stamtąd, i zapominanie o tym, w ogóle nie wiem, o co chodzi, to jest tylko dla księdzy. Nie, to jest dla każdego z nas. I Biblia jest instrukcją do obsługi twojego i mojego życia, a nie zamkniętą nie wiadomo czym. Więc, ale oprócz tego, żeby mieć tą relację, jeszcze potrzebny jest inny warunek, żeby być szczęśliwym i spełnionym, a mianowicie poznanie siebie, poznanie swoich darów, poznanie swoich wartości, poznanie swojego spełnienia swojej misji i zaczęcie życia w zgodzie z tym, czyli robienia na co dzień czegoś, do czego zostałeś stworzony. Bo co z tego, że ja znałam Boga i On mi ciągle mówił gdzieś tam podświadomie, to jest dla ciebie, to jest dla ciebie, tamto jest dla ciebie, ale ja to odtrącałam, bo się tego bałam. Więc automatycznie znałam Jego, ale na co dzień nie robiłam to, do czego byłam stworzona, więc nie byłam radosna, nie byłam spełniona, nie byłam wzmocniona, nie byłam sfokusowana. Odnosiłam sukcesy, ale płaciłam za nie ogromną cenę. Tak, byłam człowiekiem sukcesu, byłam kobietą sukcesu, ale nie byłam kobietą spełnioną. Za swój sukces płaciłam zdrowiem, miałam anemię w wieku, nie wiem, tam 20 parę lat, potężną. Rodziną swoją, tak, różnymi kłótniami, nieporozumieniami. I dlatego świat nam mówi, że za coś musisz płacić. Tak nie jest. Jeżeli będziesz w łączności, że masz relacje i odnajdziesz swoje powołanie, za nic nie musisz płacić. Musisz świecić i radować i się cieszyć i być spełnionym, być zdrowym i świetnie zarabiać i być potrzebnym i będą do ciebie ludzie przychodzić, bo stajesz się nie pasożytem, tylko kimś, kto daje. Przestajesz brać, zaczynasz dawać. I to jest, jak powstała formuła geniuszu w moim poszukiwaniu własnego spełnienia. W mojej walce, w moim biciu się głową o ściany, o szkolenia, o trenerów, o coachów, którzy mi ciągle coś mówili, że mam coś odnaleźć, że mam coś zrobić, że mam żyć tak, a tak, tak, tak. A oni mi tylko przekazywali swoje doświadczenia, które dla mnie nie były do zastosowania, bo ja miałam zupełnie inne powołanie, bo ja miałam zupełnie inne talenty. Jeżeli rozmawiałam z kimś relacyjnym, a ja jestem strategiczna, to próbowałam być relacyjna, ale to nie było moje i tak było w nieskończoność. Aż kroczek po kroczku, kropelka po kropelce zostało mi pokazane, że nie ma przepisu na sukces, każdy powinien go odnaleźć sam. I została mi dana formuła, ścieżka, ćwiczenie po ćwiczeniu, jak ja mogę poprowadzić kogoś do odnalezienia swojej formuły szczęścia, swojej misji życiowej, swojego tunelu spełnienia. Nie powiedzieć mu, jak ja to robię, tylko pomóc mu odnaleźć swoje jak. I tak powstała formuła geniusza z mojego niespełnienia, z mojego płaczu, z mojego krzyku, kiedy się budziłam o 4, o 3 w nocy i mąż spał i córeczka moja spała, i ja płakałam i mówiłam, że ja chcę być spełniona dla swojego dziecka, bo wiedziałam, że u niespełnionej mamy nie może być spełnione dziecko. I chciałabym być po prostu szczęśliwa. Po prostu to życie nie miało dla mnie sensu, takie jakie było, tak? W takim po prostu zabieganiu, gonitwie, dążeniu za czymś, żeby coś zarobić, żeby coś kupić, żeby potem znowu zarobić, kupić, pojechać raz na jakiś czas na wakacje, raz na jakiś czas się radować. Po co? W ogóle nie wiadomo po co. Tak? A ciągle słyszałam, dzięki Bogu, że miałam tą relację, ciągle słyszałam, że jest to twoje po co. Kiedy próbowałam ludziom powiedzieć, to słyszałam różne komentarze. Co ty myślisz, że ty Mojżesz jesteś? Co ty myślisz, kto ty jesteś? A co ty chcesz tutaj zrobić? A co ty, o dobrego się dobrego nie szuka? I różne rzeczy. Więc słuchaj, jeżeli słyszysz w sobie, że masz coś wyjątkowego do zrobienia, nie mów o tym nikomu. Po prostu zacznij to cichutko robić. Albo powiedz komuś, kto już to zrobił i będzie cię wspierał i będzie ciebie pielęgnował i będzie ci mówił, dasz radę i będzie z tobą obok i będzie cię wspierał i pomagał. I wtedy odnajdziesz swój geniusz, bo on w tobie jest, ja ci to gwarantuję.